Witam serdecznie, witam w rozmowach w tłoku. Moi kochani posłowie zabalowali w hotelu sejmowym. Sejm w bólach wybrał Ludwika Dorna na marszałka. Naród nie wytrzymał napięcia i wyjechał na bardzo długi weekend. Właśnie o tym wszystkim porozmawiamy z gośćmi. Moim pierwszym gościem będzie pan premier Jarosław Kaczyński. Zapraszam serdecznie, panie Jarosławie. Witam serdecznie. Proszę bardzo. Jestem złym korsarzem, marynarzem. No właśnie, co pan taki pirat z Karaibów troszeczkę, panie Jarosławie? Tak sobie, wie pan. Śmieszne to. Jestem takim wojownikiem. Johnny Depp troszeczkę. Niepokornym, tak? Bardzo fajnie. Wobec tego, panie piracie drogi, najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni to było wybranie Ludwika Dorna na marszałka. Co pana skłoniło do takiej decyzji? Panie Szymonie, wszystko odbyło się przy męskiej rozmowie w cztery oczy. Czyli był tylko pan i Ludwik Dorn, prawda? Nie, no dlaczego? Byliśmy we czwórkę. Ja, Zycia, Ludwiś i Gosiu. Tylko dobra. Wszyscy mieli takie opaski pirackie na oczach. A, no dobra, dobrze. Stoczyliśmy no tak. Miłą, długą, merytoryczną dyskusję, a na koniec ja bardzo spokojnie zapytałem, no to kto w końcu do jasnej cholery chcę być tym marszałkiem Sejmu, by mnie szlak trafi. I wtedy jakoś tak Ludwiś nerwowo, wie pan, podskoczył. Ja powiedziałem, no to już ty będziesz, no. A, to dobry sposób. No. Ale niech pan jednak przyzna, panie premierze, że do ostatniej chwili faworytem był, prawda, Zbyszek Wasserman, prawda? Tak, to był rzeczywiście... A może mi pan tutaj zdjąć to, ściągnąć? A nie, no z przyjemnością. Oczywiście. Ale to będzie pan więcej widział, prawda? Tak. Tak, trochę, no dobra. O, dziękuję. O, dzień dobry. Dobra. Śmierdzi panu oko. To nie było śmieszne. Przepraszam, dobrze. Rzeczywiście. Sorry, nie dobra. Wobec tego, panie premierze, mój kolejny gość. No, dobrze, zgodzi ciekawe. Się pan, prawda? Której życiowym marzeniem jest kupić fabrykę i produkować w niej pasztet z dorodnych polskich kacząt. Sorka. Gościem będzie... Bardzo śmieszne. No, może rzeczywiście. No dobra, no właśnie, więc gościem będzie pan się domyśla prawdopodobnie tak. Joanna Senyszyn. No tak. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Bardzo się cieszę, że pana widzę, chociaż a ja nie spodziewałam się, że kiedykolwiek to wypowiem. Proszę pana, mam do pana taką prośbę, proszę, aby zakazał bardzo pan tym swoim pisowczykom świętowania po raz kolejny awansu pana Gosiewskiego w hotelu sejmowym. Proszę pana, no bo już te jego striptisy, a szczególnie na żyrandolu, są nie do wytrzymania, proszę pana. Co pani... No jak tak można, no? Pani Senyszyn, co pani bredzi? Przecież Edgar powiedział, że sobie w ogóle takiej sytuacji nie przypomina. No proszę pana, ktoś, kto tyle razy spadł z żyrandola, musi w końcu stracić pamięć. Ale... To aż tak było? No tak, panie Szymonie, było jeszcze gorzej. Powiem panu, co zrobił senator Putra. Przez całą noc robił wykład hotelowej windzie, że jest za łatwa i byle kto w nią wchodzi. O fu. Tak. To nieprawda jest, pani Senyszyn, z tego co no wiem. Jak nie? Senator Putra był wtedy na stacji benzynowej, ponieważ skończyła nam się, znaczy skończyło nam się mleko do kawy. A, to pan premier też tam był, a ja cały czas się zastanawiałam, dla kogo to wznoszą toasty, skandując co dwie sekundy, oto jest dzień, który dał nam pan. Proszę a teraz panią, wiem, że do pana chodziło. Proszę panią, wcale się tam nie bawiłem. No po co się, droga pani, przychodzi do kogoś o 3:30 nad ranem? No po co? Sól pożyczyć. No. Poszedłem pożyczyć sól, proszę panią, bo mamusia akurat robiła ogórki małosolne i jej się sól skończyła. No, no tak, rzeczywiście, według badań OBOP-u to podobno 3:30 najlepsza pora na kiszenie ogórków. Oczywiście, że najlepsza. Tak, własnych. Pani Jano. Właśnie, pozwolę jednak państwu, że zaproszę kolejnego gościa. Opozycja tak mówi o niej, że ma dar. Podobno, gdy idzie do pracy, okoliczne bankomaty same wypluwają banknoty i pieniądze i przeciągle robią takie fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. Ciekawe, kto to będzie. Wiem, no, kto proszę będzie. Bardzo. Proszę. Zytka Gilowska naszym przyjacielem jest. Dobrze, Zyta Gilowska, dobrze. Przepraszam bardzo, co panią tak bawi?
bawi? Nie przejmuj się, Zyta. Widzę, że teraz wszyscy w PiSie robią się na premiera. Oczywiście. Proszę państwa, atak klonów, reaktywacja. Może pani już skończy, dobrze? Przepraszam bardzo z tymi klonami, ja nie jestem żadnym klonem, ale ma pani szczęście, że jako rasowy polski polityk mam, proszę państwa, poczucie humoru na własny temat. Nigdy się nie obrażam. Przepraszam bardzo. Ale pani powiedziała, że ja jestem klonem? No tak. Że ja jestem klonem? No, tak. Ja czuję się obnażona. Proszę, wróć! Obrażona! Proszę, wyjść! Wy, proszę pana, albo ja, albo tam. Szymon, po prostu zrób widać, coś. Jestem gościem. Przepraszam. Dobrze, robię coś. Robię coś, zadaję pytanie. Okej, okay? Właśnie, bo musi pani Zyto przyznać, że nie wiem, czy zień was ubiera, ale jesteście podobnie ubrani jak proszę pan pana, premier, no. Pan jest po prostu śmieszny. Przecież to jest kompletny przypadek. Ja nigdy oczywiście nie ukrywałam swojej fascynacji premierem już? Kaczyńskim. No już, tak. przestań. Proszę państwa, tak, Jarek. Jarek jest moją obsesją. No już, cicho. Zbieram kubki jednorazowe, których używał. Powietrze, które wydycha. Zytucha. Jego genialne myśli. Już przestań, Zyta. Wiem, że jeszcze ich nie ma, ale będą. No cóż, przepraszam, ale to pan... nadmiar optymizmu. Przestań. Tobie, Zytusiu, dziękuję, spocznij. Jestem. Powiedz mi, a co usłyszeć u naszego Ludwisia? Czy przylutowali już mu tę żelazną rękę, którą ma rządzić? Panie premierze. No? Nikt nas nie podsłuchuje. No co ty, nikt, tylko nasi. Przysięgam. Okay. Jest problem. Ludwik odrzuca żelazo i inne twarde pierwiastki. Także niestety musimy mu przylutować coś miękkiego. I bez głupich skojarzeń, panie premierze. Nie, przepraszam, Zyta, bo mi się skojarzyło... Nie, proszę dość, panie premierze. To jedno, daj mi powiedzieć, to jedno. Nie, ale mogę to mówię, kogo przylutować? Gosiewskiego. Wprawdzie mierny, ale wierny, jak mówi Romek Giertych. No, nareszcie, proszę państwa, prawdziwy członek z ramienia PiS. Rzeczywiście, że to prawdziwy członek z ramienia PiS. No właśnie, moi drodzy, jestem ciekaw, co o tych politycznych roszadach sądzi redaktor najpoczytniejszej gazety w Polsce. No nie, ojciec dyrektor. O, cudnie. Ojciec nie. Dyrektor. Jerzy Orban. Nie, no, Adam Michnik. Ojej, jeszcze jego Adam Michnik, brakowało. Proszę bardzo. Dzień dobry. Zobacz, Zyta! I kto tu jest klonem? Ja nie wytrzymam! Proszę bardzo, pan Michnik wygląda jak polska gospodarka, a pani Senysin jak gospodarka afgańska. I tu w skrócie żart, wyglądacie tak samo. Zyta, śmiech! No jeszcze jeden genialny pański żart do mojej kolekcji, ale premierze dosyć tego już, naprawdę. Przepraszam bardzo, różnimy się biżuterią. Chciałem tylko powiedzieć, że się śpieszę. A ja się właśnie zastanawiam, dlaczego marszałek Dor nie chciał podać ręki Komorowskiemu po zwycięskim głosowaniu. Cholera, wychodzę. No. Znowu ręka. Czy nie możemy raz porozmawiać o nogach? Panie Szymonie, na pewno słyszał starą sejmową legendę o czarnej łapie posła Komorowskiego. Słyszał pan? Nie. A państwo? Nie, znam osobiście. Na Komorowskich spadła okropna klątwa. Ich prawe dłonie są czarne, mokre i cuchną ptakami. Strasznie. To rzeczywiście wrażenie robi, naprawdę. Ale co nie jest aż taki problem? Mój reporter donosi z Bliskiego Wschodu, że istnieje antidotum. Nazywa się to eliksir piękności. Szejk Muhammad z Kuwejtu schowaną ma ostatnią fiolkę tegoż eliksiru pod odwiertem w górnej Trójce! A właśnie, a propos Kuwejtu, czy pan, panie premierze, nie leciał ostatnio do Kuwejtu? Panie tak. Szymonie, ale bardzo prosiłbym, bez kpinek, nie leciałem po żaden eliksir, tylko w ważnych sprawach, proszę państwa, państwowych. Mianowicie w Kuwejcie, jak sama nazwa wskazuje, produkują najlepsze na świecie, powtarzam jeszcze raz, najlepsze Kuwejty dla kotów. A mój Alik do polskich Kuwejt już wchodzić nie chce, bo mówi, że są niezabudowane i mówię je po nerach. Proszę państwa, teraz łączymy się
z Władysławem Bartoszewskim, który przysłuchuje się tak naszej rozmowie ze swojego warszawskiego salonu. Bardzo dobrze, panie Szymonie, moim zestawem wspaniałych uszu satelitarnych. To są moje talerze. Wyłączyłem też komórkę i laptopa, żeby nie było zakłóceń. Natomiast, panie Szymonie, specjalnie się dostroiłem do pana wariackiego programu moimi złotymi butami. Proszę bardzo, pełen odlot. Nazywajcie mnie teraz Władek Złota Nóżka. Słucham, halo. Jak odmładniał, prawda? Panie Władku, takie mam pytanie. Wracając do polityki, pana Mazowieckiego wyrzucili z kapituły Orła Białego, bo nie złożył oświadczenia lustracyjnego. Nie powinien mieć żalu do prezydenta? Panie Szymonie, wariacie ty mój, absolutnie nie uważam, że jeżeli my nie będziemy szanować władzy, władza nie będzie szanować nas. Dlatego nie powiem złego słowa na prezydenta, natomiast wszystkie swoje frustracje umieściłem w pamiętnikach. Są tego 454 tomy, przechowuję to w hangarze lotniska na Bemowie. Natomiast epitety wydam jako słownik wyrazów obcych do dostania w bardzo dobrych księgarniach. Ja zawsze pana podziwiałam, naprawdę, bo zresztą, jak mówi pan premier, mowa jest srebrem, a milczenie kotem. Złotem, Zytka, co ty wiesz, kotem? Złotem, a co ja powiedziałam? Kotem. Niemożliwe. A lipiem. No cicho, panie Władysławie, jak pan ocenia nowego marszałka Sejmu? Czy Ludwik Dorn nadaje się na trzecią osobę w państwie? Oczywiście, biorąc pod uwagę jakość dwóch pierwszych, na pewno tak. Natomiast znając miłość pana Ludwika Dorna do zwierząt, uważam, że najlepiej wypadłby na okładce magazynu mój pies lub też w dziale porad. Mógł na przykład radzić, ile razy dziennie szczotkować burę suki. Panie profesorze, no zaprawdę. Właśnie, panie Władysławie, jak się panu podoba czwarta RP? Panie Szymku, pan patrzy, 300 kilo wyciskam jednym palcem, Pudzian tego nie potrafi. Jeśli chodzi o pytanie, jeśli panna nie może być piękna i posażna, to niech przynajmniej będzie sympatyczna, a nie nabzdyczona. Jeśli czwarta RP jest ową panną, to już zauważyłem w koalicji celulitis, roztępy i tano. Pańska skórka też się pojawiła tam z tyłach. I koci ogon. Dziękujemy, panie Władysławie. Tak. A państwo w studiu co myślą o czwartej RP? Ja jestem umówiona niestety, także chyba wychodzę teraz. Jestem umówiony też. Jesteśmy umówieni. Państwo też? My jesteśmy nawet zyta umówieni w tym samym miejscu. Pytanie bardzo dobre, ale może następnym razem. To wobec tego... Może mnie pan odprowadzi? Mogę. A ja zapraszam, jestem umówiony na pozycję aseksualną. Szczuka kochania. Pozycja na taniec z gwiazdami. Partnerka, wijąc się i podrygując, liczy na wiele pozycji, szybkie tempo i wielki finał. Ale partner, choć sztywny, nie trzyma ramy i nie rusza biodromy.